to moja prawda. Nie boję się jej wypowiadać. O świat, walka w kawałkach i różnych przekazach. Niech ludzie wiedzą, niech to dotrze do wielu. To moje credo, więc słuchaj Izraelu. Odkąd zostałem księdzem, Pan Bóg nieustannie mnie zaskakuje. Nie ma ani jednego dnia, który mógłbym zaplanować i skończyć tak, jak właśnie go zaplanowałem. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, bo nic nie zrobiłbym, braciszku, bez Niego. Nie wiedziałbym, gdzie iść, nie miał sił, by się zmienić, gdybym nie poznał Stwórciela nieba i ziemi. Tak samo było z Rokiem Wiary. Kiedy zaczynał się Rok Wiary, w moim sercu pojawiło się pragnienie przez ten rok nie głosić nic innego, jak właśnie słowo związane z chrześcijańskim wyznaniem wiary, z kredą. Narodzonego z Maryi Panny, tej, która miała moc zwyciężać nad złem. Ona zmiażdżyła głowę węża, nie była tylko tłem. Wymęczonego pod błąckim piłatem, zmarłego, pogrzebanego, nieżegnanego z wiwatem. Wstąpił do piekieł, rozprawi się ze światem dalej. Od trzeciego dnia zmartwychwstał i wróci do nas w chwale. Powstało 9 konferencji, z którymi miałem okazję przejechać 44 tysiące kilometrów po całej Polsce i nie tylko. To moja prawda, nie boję się jej wypowiadać. O świat, walka w kawałkach i różnych przekazach. Niech ludzie wiedzą, niech to dotrze do wielu. To moje credo, więc słuchaj Izraelu. Prawda, nie boję się jej wypowiadać. O świat, walka w kawałkach i różnych przekazach. Niech ludzie wiedzą, niech to dotrze do wielu. To moje credo, więc słuchaj Izraelu. On wstąpił do nieba, tam gdzie my chcemy iść. I kolejna Ewangelia tworzy się właśnie dziś. On tak cię umiłował, że pisze o tobie książkę. Przed ciągach jego lepszy niż innych tysiące. 44 tysiące kilometrów i z każdym kilometrem coraz mocniej ja właśnie mogłem wierzyć. Gdziekolwiek się znalazłem, widziałem, że to credo, wierzę, które często tak nudnie wypowiadane w czasie mszy świętej czy porannego pacierza, to Bóg żywy, to Bóg, który przychodzi do człowieka, to Bóg, który działa nieprawdopodobne rzeczy w Kościele, bo nieprawdopodobnym jest choćby spowiedź po 67 latach. Nieprawdopodobnym jest, że rodzice przychodzą modlić się za chłopaka, który ma mieć amputowaną nogę i do tej amputacji nie dochodzi, bo Bóg tego chłopaka uzdrawia. Nieprawdopodobnym jest też to, że Bóg uwalniał tarczę z mocy złego w tym roku wiary. Wypowiadać o świat, walka w kawałkach i różnych przekazach. Niech ludzie wiedzą, niech to dotrze do wielu. To moje credo, więc słuchaj Izraelu. Prawda, nie boję się jej wypowiadać. O świat, walka w kawałkach i różnych przekazach. Niech ludzie wiedzą, niech to dotrze do wielu. Jest to żywe słowo, które po prostu na nowo w nas zaczyna wzrastać, nowy impuls. Wydaje mi się, że każdy, przynajmniej ja, jak będę się modliła znowu ponownie, wierzę w Boga Ojca, że będzie to takie intensywne, takie przeżywanie tych słów, które właśnie wypowiadam codziennie. Dla mnie to jest uwierzyć w pewną drogę. Uwierzyć w pewną drogę, na którą szedł Chrystus i ja chciałbym tą drogą iść. I wierzę, że ona jest dobra i to jest dla mnie właśnie wiara. Kościół, Chrystus, Maryja, Duch Święty, to jest po prostu dla mnie, to jest dla mnie życie, to jest wskazówka na życie. Na pewno dużo mi wyjaśniło rzeczy, które po prostu, no tak jak mówisz, odmawiamy automatycznie, a warto jest pomyśleć na tym, po prostu zatrzymać się i pomyśleć na tym, co mówimy każdego dnia. Zastanawiam się praktycznie codziennie, jak modlę się zawsze różańcem, jadąc do pracy, no i zaczynając różaniec, modlę się, wierzę w Boga i tym właśnie credo, wyznaniem wiary. Często właśnie to jest ten automatyzm. Nieraz przychodzą takie refleksje, że czy mówię to i tak czuję i tym żyję, czy mówię to, bo jeszcze próbuję, czy próbuję uwierzyć. Z jednej strony jest to trudne, a z drugiej strony jest to bardzo proste. Ten, kto kocha, tak jak właśnie Maria Magdalena, ten, kto kocha, tak jak Piotr, po prostu żyje tymi słowami i wzrasta każdego dnia w tym, co chcę przekazać właśnie, będąc świadkiem Chrystusa. Dla mnie to było osobiście
Ja tu przyjechałam taka bardzo zmęczona, I bardzo dużo mi to dało, takie spotkanie z Jezusem, szczególnie w spowiedzi i credo, no to czyli znowu przybliżenie się do Jezusa, do Pana Jezusa, do wiary, do bycia bliżej Niego. Widzę świętych jako zwykłych ludzi, przede wszystkim zwykłych ludzi, którzy dorastali do tej świętości i tą swoją świętość gdzieś tam odkryli przez różne jakieś tam znaki i jakieś, no to co robili właśnie tym życiem, tym credo, bo oni głęboko wierzyli i przez to byli święci. Świętych obcowanie to jest przebywanie z tymi świętymi, to jest poruszanie się między nimi, to jest tak samo jak modlimy się do świętych, to wtedy z nimi obcujemy. Każdy ma jakieś tam, każdy święty odpowiada za jakąś tam część, jest tam jak patronem czegoś i po prostu ja to tak, no, dla mnie obcowanie ze świętych obcowanie, czyli dla mnie obcowanie ze świętymi jest po prostu modlitwa do nich. To moja prawda, nie boję się jej wypowiadać, już świat walka w kawałkach i różnych przekazach, niech ludzie wiedzą, niech to dotrze do wielu, to moje credo, więc słuchaj Izraelu. Prawda, nie boję się jej wypowiadać, już świat walka w kawałkach i różnych przekazach, niech ludzie wiedzą, niech to dotrze do wielu, to moje credo, więc słuchaj Izraelu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, bo nic nie zrobiłbym, braciszku, bez Niego. Nie wiedziałbym, gdzie iść, nie miał sił, by się zmienić, gdybym nie poznał Stwórciela nieba i ziemi. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego i chcę słuchać głosu Jego. To sposób dnia codziennego, byś mnie widział uśmiechniętego i szczęśliwego, głoszącego mocnego, który prowadzi do prawdy i narodzonego z Maryi Panny, tej, która miała moc zwyciężać nad złem. A co z Panią Maryją? No, Maria to jest nasza kochana matka i dlatego jej rola jest konkretnie określona. Jest to Matka Boga, ja w to bardzo wierzę. I słyszeliśmy też jeszcze, że w kościele się też mówi, że jest właśnie, że wiele łask płynie po prostu przez nią. Ja jako matka też osobiście wierzę to i polecam moją całą rodzinę, czy moje dziecko przyszłe też, że przez nią też zostaniemy jako rodzina łaski. Kim jest ten Duch Święty? Oj, to jest trudne pytanie. Gdybyśmy to wiedzieli, to pewnie byśmy tu nie przyjeżdżali. Oj, jest bardzo ważny, to na pewno, ale ciągle szukam tego i staram się go poznać. Słuchaj Izrael, on wstąpił do nieba, tam gdzie my chcemy iść i kolejna Ewangelia tworzy się właśnie dziś. On tak cię umiłował, że pisze o tobie książkę, w przedsionkach jego lepszy niż innych tysiące. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Dlaczego? Bo świat jest jego, nie bój się możliwości błędów, on rozliczy cię człowieniu z miłości i talentu. Wierzę w Ducha Świętego, mojego anioła stróża, Bóg dał mi nawet prawo się na niego wkurzać. Wierzę w święty Kościół powszechny i wiem, że mogę działać grubo tu z niejednym księdzem. Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, wiem jaka siła Panie jest w życiu uwielbieniem. Poddaną sobie czynię ziemię i szlifuję talent, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. Finally. The time, our time, press commerce. To moja prawda, nie boję się jej wypowiadać, że świat walka w kawałkach i różnych przekazach, niech ludzie wiedzą, niech to dotrze do wielu, to moje credo, więc słuchaj Izraelu. Prawda, nie boję się jej wypowiadać, że świat walka w kawałkach i różnych przekazach, niech ludzie wiedzą, niech to dotrze do wielu, to moje credo, więc słuchaj Izraelu. Czterdzieści cztery tysiące kilometrów. Za każdym razem owo credo
z każdym kilometrem mocniej zapadało w moje serce. Z każdym kilometrem przekonywałem się o tym, że Bóg naprawdę istnieje. What the time? Press commas.